Cześć, z tej strony Beata. Witam Cię w słonecznym poranku z tańcem intuicyjnym. Tańcem, w którym nie będziemy się opierać na żadnej konkretnej technice ani formie. Przed nami 15 minut spontanicznego ruchu, podczas którego nauczysz się, jak być bliżej siebie, z większą uważnością, rozluźniać się i jakoś tak pozytywnie, słonecznie nastrajać na nadchodzący dzień. To co? Gotowy? Gotowa? Zaczynamy. Zanim usłyszysz muzykę, zapraszam Cię do chwili z Twoim oddechem. Zauważ swój oddech, taki jaki on dzisiaj jest. Poczuj, jak jakoś wchodzi do Twojego ciała, rozgaszcza się, a potem wychodzi. Możesz pomóc sobie, zamykając na moment oczy. Paradoksalnie jest tak, że z zamkniętymi oczami możemy widzieć i poczuć jakoś więcej wewnątrz swojego ciała. Sprawdź, czy to dla Ciebie komfortowe, na moment przymknąć oczy i podoświadczać, posłuchać swojego oddechu. Pomyśl sobie o oddechu jako o takim pierwszym swoim dzisiejszym tańcu. Oddech jest ruchem, oddech jest rytmem. Nie bądź zupełnie w miejscu. Zacznij poruszać się delikatnie, wsłuchując się w ten rytm Twojego dzisiejszego oddechu. Jakby oddech miał Cię zaprosić, zabrać do jakiegoś ruchu, to sprawdź, jaki ruch wybrałoby teraz Twoje ciało. I podąż za tym. Oddychaj. I zauważ, jak się dzisiaj masz, jak się teraz czujesz. Na co ma ochotę Twoje ciało? Może potrzebujesz się jeszcze trochę obudzić, powyciągać, porozciągać, a może masz ochotę jeszcze na coś innego. Podążaj przez chwilę za swoim dzisiejszym nastrojem. Znajdź taki swój dzisiejszy wewnętrzny rytm. Pamiętaj, że nie ma dobrego i złego ruchu. Jest Twój ruch, Twój dzisiejszy ruch. On nie musi być ładny. Nie myśl o tym, żeby był jakiś. Po prostu płyń. Za moment usłyszysz pierwszy utwór. Ale postaraj się przez kilka pierwszych sekund pozostać w tym Twoim rytmie oddechu, nastroju. Puszczę dla Ciebie pierwszy kawałek. Sprawdź, czy ten Twój dzisiejszy rytm jest jakoś zgodny z tą muzyką, czy jest w ogóle w jakiejś kompletnie innej energii. Jak to jest poruszać się wbrew muzyce? A teraz usłysz muzykę, usłysz jej rytm, melodię, może słowa. I zacznij swoim ciałem i swoim ruchem opowiadać jakoś to, co słyszysz, cokolwiek przez to rozumiesz. Daj się wciągnąć rytmowi, melodii, może słowom, a może wszystkim tym elementom naraz. Zauważ, co robi teraz Twoje ciało, opowiadając to, co grają. I kilka razy poprzechodź pomiędzy tymi dwoma inspiracjami. Czasem bądź w tym swoim dzisiejszym rytmie, swoim takim groove'ie. A czasem daj się ponieść i zacznij opowiadać w ruchu muzykę, którą słyszysz. Sprawdź, czy pod wpływem tej muzyki ten Twój dzisiejszy ruch już jakoś się zmienił, czy jest wciąż taki sam. Zauważ swój oddech teraz.
A teraz przekieruj swoją uwagę na swoje stopy, na miejsce, gdzie twoje stopy spotykają się z podłogą. Poczuj przez chwilę ziemię pod sobą, podłogę pod sobą. Poczuj jej fakturę, temperaturę. Pozanurzaj się w nią przez chwilkę różną częścią swoich stóp, czasami palcem, czasami wejdź na piętę, a czasami odczuj ją krawędzią. I zmieniaj ciężar ciała, korzystając ze wsparcia podłogi. Niech takie odczucie gruntu pod nogami wspiera twój ruch. I zauważ, czy ta inspiracja jakoś wpłynęła na twój ruch, bo wciąż poruszamy się do tej samej muzyki. Czy ten ruch jest podobny, czy już teraz się jakoś zupełnie zmienił. Tylko to zauważ. Jak teraz oddychasz? Oddychasz w ogóle? Zrób to jeszcze kilka razy świadomie. Wdech i wydech. Synchronizuj te dwa elementy. Oddychanie i odczucie ziemi pod sobą. Za moment usłyszysz kolejny utwór z nieco mocniejszym bitem. Sprawdź, jak twoje ciało odpowie na tę nową muzykę. Nie zamrażaj się, nawet jak nie słyszysz dźwięków, pozostań w ruchu jeszcze przez moment. I sprawdź, co twoje ciało ma ochotę robić, słysząc tę muzykę. W jaki sposób możesz zacząć opisywać w ruchu to, co słyszysz? Czy zmienił się twój oddech? Wraz ze zmianą rytmu? Czy zmienił się twój kontakt z podłogą? Zauważ, co teraz twoje ciało robi. Zainspiruję cię jeszcze do jednego eksperymentu dzisiaj. Zacznij przez moment ruszać się w taki sposób, jakbyś miała planować każdy kolejny ruch. Wiedzieć, co za chwilę zrobisz, gdzie pójdziesz, jaką pozycję przyjmiesz. Myśl, planuj i z taką inspiracją przez chwilkę pobądź. Jak to jest tańczyć, poruszać się, planując to, co za chwilę zrobisz? Gdzie pójdziesz? Jak to wpływa na twoje ciało teraz? Odpuść to i zainspiruj się teraz drugą możliwością, czymś troszkę odwrotnym. Jakby to było pójść za takim spontanicznym impulsem z twojego ciała, za intuicją, za jakąś przelotną myślą. Nie planując, co za chwilę zrobisz, po prostu pozwalając sobie dać ponieść się ciału, dać ponieść się muzyce. I oddychaj.
Co jest dla Ciebie przyjemniejsze? Wymyślanie ruchu czy podążanie za intuicją ciała? Jak inaczej Twoje ciało reaguje na takie dwie propozycje? Co wolisz? I wycisz pomału swój ruch, ale nie zatrzymuj się od razu. Zauważ swój oddech raz jeszcze. Poczuj, jak się masz teraz na podłodze, na ziemi. Dziękuję Ci bardzo za dzisiejsze spotkanie i do zobaczenia.